program został dostosowany do takich potrzeb czysto ludzkich, jeżeli chodzi o dzieci. Ten pomysł stworzyłem jakby w związku z tym, jak mali bohaterowie dzwonią na 112, na dokumenty miejskie. Niejednokrotnie się właśnie zdarzają takie sytuacje, że proszą o pomoc i umieją zachować się profesjonalnie, praktycznie nawet czasami lepiej niż dorośli. Pomyślałem, że w Radomiu przydałoby się właśnie też i dzieci ukierunkować, mimo że w szkołach są takie programy robione, ale chciałbym też i tu zaproponować dzieciom takie możliwości, jak właśnie samoobrona plus różnego rodzaju zagrożenia, nie tylko w dniu codziennym na zasadzie zaczepek, popychania, wyłudzania, ale również takie akty terrorystyczne, bo robiliśmy tutaj napady z bronią, zasłanianie się w klasach, tak stworzyliśmy barykady, także dzieci bardzo aktywnie brały w tym udział. Mieliśmy spotkanie z pierwszej pomocy, gdzie ratownik medyczny wspólnie z dziećmi bandażował, reanimował, układał w pozycji poszkodowanych. Tu dzieci też bardzo ładnie wykazały się taką wielką inicjatywą i profesjonalizmem i niejednokrotnie było tak, że te dzieci lepiej wiedziały naprawdę, jak ułożyć w pozycji bezpiecznie ustalonej osobę, czy dorosłą, czy nawet dziecko, a trudno ułożyć osobę dorosłą, takiemu dziecku, jak na przykład tutaj mieliśmy takiego Michała, który ma 6 lat i bardzo ładnie poradził sobie z tatą. To była już druga edycja, pierwsza bardzo ładnie wypadła, druga również, że tak powiem, już troszeczkę zmodyfikowana, bo staram się, żeby te kursy nie były jednakowe, bo ja również nabieram tutaj doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi i z tymi programami i jest planowana następna edycja po nowym roku. Oliwia, jak się bawiłaś na tym kursie? Bardzo dobrze. Nauczyłam się dużo rzeczy. Czego właśnie się nauczyłaś? Co ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobało to, że mogłam się nauczyć całej tej samoobrony, że jak mnie ktoś zaczepi na przykład na ulicy, to będę umiała się obronić. Uważam, że na takie zajęcia każde dziecko powinno uczęszczać. 13 lat temu zapisałem do Darka moją żonę na zajęcia. Jak zobaczyłem, jak wyglądają zajęcia, trochę poćwiczyliśmy w domu, stwierdziłem, że jest to coś niesamowitego i czekaliśmy, aż takie zajęcia dla dzieci się pojawią. To jest druga edycja, na pierwszej nie udało nam się załapać. Natomiast przy drugiej już pilnowałem, żeby dzieciaki się załapały.